Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Scenerię, w której się dzisiaj znajdujemy, na pewno wszyscy, kto jest związany tutaj ze sportem gołębiarskim, rozpoznaje, bo jesteśmy tutaj akurat w takim domku hodowcy, który jest na posesji księdza Jerzego Kostorza, gdzie mają tutaj wspólnie z kolegą Ryszardem Żółkiewiczem, który jest po lewej stronie, wspólnie mają spółkę hodowlaną lotową. Tutaj dzisiaj akurat jesteśmy w momencie, kiedy tutaj kolega, tu jeszcze przedstawimy, oczywiście go znamy, to jest Denis Sufner. Przygotowujemy tutaj właśnie dokumentację do wszystkich gołębi, które są tutaj w hodowli Kosztorz Żółkiewicz. Są to zarówno i gołębie młode i stare, a mamy taką dzisiaj taki dzień, gdzie będziemy chcieli zaprezentować i tutaj zaznajomić się z gołębiami, które oni ze swojej hodowli będą, że tak powiem, sprzedawać. Ja teraz nie powiem od razu, że to jest likwidowana hodowla, czy tylko redukowana, ale już oddam głos może księdzu Jerzemu, bo ksiądz Jerzy powie nam tutaj najwięcej, co nas skłoniło, żeby tutaj dzisiaj przyjechać. Witam serdecznie wszystkich hodowców. No rzeczywiście to taki trudny dzień i nieraz słyszeliśmy o tym, że zdrowie jest najważniejsze i czasem przychodzą różne kryzysy w zdrowiu. Tak się niestety stało, że od kilku miesięcy zarówno Rysiu, jak i ja zdrowotnie no, mamy jakiś taki kryzys. I dlatego podjęliśmy wspólnie trudną decyzję o takim mocnym ograniczeniu naszej hodowli, przynajmniej na jakiś czas. To nie jest totalna wyprzedaż, bo chcemy dla siebie zostawić lotniki, gołębie stare, dorosłe, plus 18 młodych, które były naturalnie przygotowywane do lotów bez zaciemniania, którymi lotowaliśmy na tak zwane gumki. I to będzie gdzieś liczba gołębi plus minus 60. Natomiast, tak jak powiedziałem... Przepraszam, tego... wszystkich to będą młode i stare razem 60, czy to będzie tylko młodych 60? Te zostaną. Aha, stare i te 60 młode. 60 gołębi. Tak, mniej więcej zostanie w naszej hodowli. Dlatego mówię o drastycznym ograniczeniu. I tak jak powiedziałem, jedynym powodem jest zdrowie, bo ono rzeczywiście jest najważniejsze. I dlatego postanowiliśmy wspólnie z Rysiem, że będziemy ograniczać hodowlę jedynie do tych 60 gołębi. Dlatego do zaoferowania, do sprzedania mamy wszystkie gołębie rozpłodowe. Jest ich ponad 70 z naszej hodowli, te, które aktualnie mamy. Oczywiście bierzemy pod uwagę gołębie zasadniczo te z 10 roku i młodsze. Tam bodajże jeden jest samczyk, który nie miał problemu z płodzeniem cały czas 0,9 roku. Natomiast oprócz tych naszych wszystkich gołębi rozpłodowych, bo tak trzeba powiedzieć, które aktualnie są w hodowli, także planujemy sprzedać wszystkie gołębie przelotowane z tego roku. Młode, tak? Młode, które zdobyły mistrzostwo oddziału zawadzkie, a w tak zwanej kategorii szybkościowej trzecie miejsce w oddziale Toszek. To są naprawdę dosyć moim zdaniem ciekawe gołębie, które zdobyły 6 konkursów na 6 wkładań, które zdobyły w sumie bodajże 8 pierwszych konkursów. Te konkursy wszystkie będą wyszczególnione. Także to jest druga grupa gołębi przeznaczonych do sprzedaży. I jeszcze będzie kilkanaście sztuk gołębi, które przez cały okres lęgowy, tak można powiedzieć, zostawialiśmy dla nas do rozpłodu z tych najlepszych par, też część imbredowanych. Dlatego no, będzie tego około 140 sztuk. To jest trudna decyzja, nie ukrywam, bo gołębie no, są dla nas ważne i też takie pozostaną. Natomiast no, nie mamy w tej chwili innego wyjścia i chcemy na razie tak to ograniczyć, kiedy wrócimy już na, miejmy nadzieję, na normalne tory takiego zdrowego funkcjonowania. Wtedy oczywiście powoli będziemy chcieli to wszystko odbudować. Póki co taka jest nasza decyzja, dlatego taka liczba gołębi będzie do zaoferowania. Czy ta decyzja o likwidacji, powiedzmy o redukcji tej hodowli tak znacznie wiąże się też z ograniczeniem lotowania, czy też będziecie dalej lotować w Toszku i tutaj w Zawadzkim? Chcę powiedzieć tylko tyle, że w przyszłym roku, jeżeli zdrowie oczywiście wróci do normy, będziemy lotować gołębiami dorosłymi w oddziale Zawadzkie, a czy potem młodymi, no po tych lotnikach będziemy starać się gdzieś tam trochę młodych zostawić, czy w obydwu oddziałach, na pewno nie będziemy jakoś tam występować z tych oddziałów,
będziemy ten kontakt utrzymywać, żeby na przyszłość, miejmy taką nadzieję, można było lotować tak, jak było to dotąd. Ksiądz Jerzy nam mówił o tych właśnie gołębiach, które będą redukowane, cały rozpływ, a to może przypomnijmy, bo tam są i gołębie, i jak teraz mieliśmy ostatnio, mogliśmy zobaczyć, to są i Prangego, to są córka 261, on nie nawiązuje, bo my na przykład z kolegą Maćkiem Włodzikiem w tym roku w Kosakowie oryginalnymi, młodymi, 6 gołębiami, które tutaj nabyliśmy od księdza Jerzego i Ryszarda oczywiście, nabyliśmy, lotowaliśmy w oddziale tam u nas w Kosakowie, one się bardzo dobrze sprawdziły, zostały jeszcze przed nimi całe są loty zimowe, które będą tutaj realizowane, no może się jeszcze tam stracą, no, ale póki co, jak to mówią, kto nie ryzykuje, w ciupie nie siedzi, ale żeby te wyniki lotowe ich, że tak powiem, wydobyć z nich te zdolności, to muszą ten program zimowy u nas też przejść, ale tutaj oprócz tych gołębi Prangego macie tutaj jeszcze Kesa Bosuły, to są Rainera Pittmana z linii Harikana, to jest bardzo, bardzo dużo różnych innych gołębi, prawda? No tak, też trzeba powiedzieć, że zasadniczo są takie trzy podstawowe linie gołębi. To jest oczywiście Rainer Pittman i tu moim zdaniem no jest kilka bardzo ciekawych gołębi. Będą rodzice do zaoferowania najlepszego młodego z zeszłego roku, czyli syn Harleya 2. Będzie ta matka, czyli o numerze 5. Ta pychowa, tego... przepraszam, ja tylko przypomnę, to był gołąb, który tak anegdotycznie trochę był słabszy i on tu został. Tak. Na początku miał problemy, ale jak się okazało, te problemy się bardzo dobrze, że tak powiem, później zdrowotne przełożyły, że był najlepszym młodym w Polsce. Taka była historia właśnie tej samicy, a pochodzi z tego słynnego w tej chwili Pittmana 1241, który za 2 lata miał 23 konkursy na 23 wkładania. No będzie syn Harleya 1, będzie z Hurikana 3 czy 4, tego brata słynnego Hurikana, który no, jest takim podstawowym gołębiem. Będzie córka Hurikana 556, będzie z 12 roku syn Hurikana, tak zwanego Pechfogla, czyli szóstki. Pechfogel 6, tak. Będą moim zdaniem dwa bardzo ciekawe samczyki z Fineke Imbredy. Dwie samiczki także z Fineke. No, gdy chodzi o Gintera Prangę, to w tej chwili w hodowli zostały chociażby jeden syn tego 520. Będzie też z takiego 2100 syna, takiego najlepszego syna Ringlose, taki 1534. Będzie też ciekawa samica z 16 roku, która jest córką ojca 520, a ten ojciec był sparowany z własną córką. Także tego typu gołębie. Będą dwa samczyki, które są podstawą hodowli rozpłodowe z Danemia od Morisa Mateusa. Także będą dwa oryginalne gołębie Vandenabele. Myślę, że no, wybór jest duży. Warto sobie, każdy gołąb będzie miał stosowny opis, także z tego opisu będzie można się więcej dowiedzieć. Też będzie podany mój numer telefonu, jeżeli ktoś będzie chciał zasięgnąć więcej informacji. Będę też w tym czasie do dyspozycji. I co ważne, jeszcze warto podkreślić, że tutaj w okolicznych oddziałach, między innymi tak w oddziale Świbie, tutaj gdzie lotuje kolega Arkadiusz Jędrysik, to hodowca, którego sobie przypomnijmy, kiedy 2 czy 3 lata temu byliśmy na wręczeniu nagród w Łaziskach bodajże, to było tam okręgu Śląsk. Tam on odbiera nagrodę, a on ma dużo gołębi podobnych właśnie, o których mówił ksiądz Jerzy. Tak podobnie też Patryk Wróble, który dzisiaj go mamy na giełdzie, gołębie pochodzące z hodowli. To jakbyśmy popatrzyli w rodowody, to są gołębie pochodzące właśnie z tego i Prangego, i z gołębi Morisa Matewsa. On też tam ma po Denimia, o tych, o których wspominał ksiądz Jerzy Kostosz. Tak, też razem kupiliśmy... O Grzegorzu Lazarze już nie wspominam w ogóle. No, oczywiście, kupiliśmy razem też u Gaby Vandenabele i z tej samej pary, które są te moje gołębie, z dwóch par kupiliśmy u super hodowcy, bo osiąga naprawdę na przełomie kilku lat, kiedy ma hodowlę bardzo dobre wyniki, Arek Jędrysik. Samica ta z Vandenabele jest podstawą jego hodowli, obok tych gołębi Morisa Mateusa i nie tylko. Także myślę, że warto się zapoznać z tymi rodowodami, z tymi gołębiami. Mam nadzieję, że każdy coś tam dla siebie ciekawego znajdzie. Do każdego gołębia oczywiście będziemy mieli tutaj przygotowaną przez Denisa
pełną dokumentację, rodowód, ale też u nas na stronie Nasze Golebie możemy, Nasze Golebie jest taka zakładka Nasze Hodowle, tam możemy znaleźć spółkę Kosto Żółkiewicz i tam się staramy zamieszczać wszystkie zdjęcia, rodowody tych gołębi, które występują. Jak sobie ktoś tam kliknie, zobaczy, że może sobie dojść do drzewo genealogiczne łącznie ze zdjęciami, kilka pokoleń nawet wstecz, bo jeszcze powiem, że przypomnijmy sobie tutaj świętej pamięci Henryk Kostosz, ojciec księdza Jerzego, tutaj kiedy przyjeżdżałem pierwszy raz, to i były gołębie tutaj i Tomasa Redera, czy jakieś jeszcze z tych gołębi tutaj zostały, co jeszcze wspólnie z tatą hodowaliście? No generalnie mamy jeszcze, ale to są już pojedyncze. Na pamiątkę chyba zostaną. Oczywiście, bo w tym czasie też były gołębie Gintera Prange, był ten słynny Kes Bosła. Co ciekawe, w zeszłym roku miał problemy z wydawaniem. Ale widziałem, że były na, gdzieś na... Ale w tym roku zaskoczył z taką super samicą od Tadeusza Pałki. I trzeba powiedzieć, że chyba z 7 sztuk wydał potomstwa po takiej rocznej przerwie, bo w zeszłym roku chyba tylko jeden był młody. W tym roku był osobno na gołębniku, tylko z tą samicą i to się udało. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Te gołębie będzie dochód jakiś podzielony ze sprzedaży, tak, powiedzieć, że podjęliśmy taką decyzję z Rysiem, że 40% z dochodu chcemy przeznaczyć na cele charytatywne, a konkretnie na Fundację Kuby Błaszczykowskiego Ludzki Gest i na Barkę, która jest wszystkim też dobrze znana. Te organizacje znamy, bo wiele razy już przeprowadzaliśmy różnego rodzaju licytacje gołębi na te organizacje i wiemy, że na pewno te pieniądze zostaną zmarnowane. A przy okazji zobaczmy, tak wygląda właśnie, jakby ktoś chciał oglądać te gołębie, to możemy te gołębie, które były i w hodowli te u księdza Jerzego, kiedy jeszcze lotował Ryszarda nie było, tylko był z Henryk i Jerzy Kostosz, świętej pamięci tata, to mamy tutaj, możemy po kolei zobaczyć te gołębie i sobie zapoznać z całym drzewem genealogicznym. Tutaj Denis na bieżąco też będzie uzupełniał, także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję do zobaczenia. Czy coś jeszcze będziemy dodawać? Nie, myślę, że to wystarczy, także zapraszam do licytowania. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dziękuję.